w sytuacji zadaniowej. To znaczy sformułował sobie jakiś cel i realizuje program, żeby ten cel osiągnąć, to tak się szczęśliwie składa, że na poziomie nie tylko świadomości, ale także podświadomości uniezależnia się od natłoku bodźców. To znaczy, że wielość bodźców, która dociera do naszych zmysłów, jest ograniczana i organizowana właśnie ze względu, czy w kontekście zadania, które realizuje. To neuropsychologowie ostatnio dużo już na ten temat piszą, że do centralnego układu nerwowego dociera właśnie niezliczona ilość bodźców, niezliczona ilość obserwacji, a poza naszą świadomością te dane zmysłowe są organizowane i szczęśliwie są tak organizowane, że mają one znaczenie przy realizowaniu zadania. Te bodźce, które nie mają znaczenia podczas realizowania zadania, są przez nas nieuświadamiane. Państwo mnie słuchacie, w związku z tym nawet jak kogoś uciska but, to nie czuję tego, ponieważ w innym kontekście zadaniowym, tak? W sklepie z butami na pewno byśmy głosy nie słyszeli ludzi, a to czy nas but uciska, to jest inny kontekst, kontekst zadaniowy. Człowiek w sytuacji zadaniowej uniezależnia się od własnych popędów, potrzeb i emocji. Każdy z nas jest agregatem instynktów, popędów, potrzeb i bardzo dobrze. Ale przecież w tej chwili wszystkich nie realizujemy. Nawet nie musimy bardzo się wysilać, żeby się hamować. Tak po prostu nasza struktura psychiczna jest zorganizowana, że te popędy, te instynkty i te zadania, te popędy, te potrzeby, te emocje aktualizują się, które mają związek z zadaniem, o ile jesteśmy w sytuacji zadaniowej. Do mnie jako do psychologa ktoś mówi, że no trudno, no takie emocje w nim wystąpiły, no to mam dwie możliwości interpretowania. Że zachował się tak inaczej, bo jednak przyzwolił sobie na to. No albo nie był w żadnej sytuacji zadaniowej, w tym momencie nie był podmiotem realizującym jakieś zadania, chociażby zadanie takie jak hamowanie czy kontrolowanie swojego zachowania, no w związku z tym zachował się tak, a nie inaczej. Czy wreszcie, proszę Państwa, człowiek uniezależnia od własnych odruchów i nawyków? No mamy przecież niezliczoną liczbę nawyków kodowany w naszą strukturę psychiczną. I bardzo dobrze. Natomiast mimo, że bezwiednie umiem zawiązać sobie buty, to ja na szczęście nie muszę w tej chwili tego robić, bo nie jest to w kontekście, nie jest to w kontekście zadaniowym. Znowu człowiek, który realizuje zadanie, nie jest niewolnikiem swoich odruchów i nawyków, natomiast w sposób wręcz automatyczny uruchamiają się te nawyki, które są zgodne z zadaniem, które jakby sprzyjają realizacji zadania. Taka jest możliwość. Korzystając jeszcze tutaj z koncepcji zadaniowej, chciałbym zwrócić uwagę na to, że człowiek może realizować cele etapami. Ta dyspozycja, którą posiadamy, pozwala nam na realizację celów nawet mimo ograniczeń podmiotowości. Bo przecież jedną z zadań etapowych może być takie, że ja sobie sformułuję cel wyeliminowania przeszkody, która jest ważna, która mi utrudnia osiągnięcia tego celu. Albo wprost określić cel, który
to szerzy zakres mojej podmiotowości. Ten cel może być samym w sobie. W związku z tym umiejętność formułowania zadań cząstkowych, etapowych, albo takich zadań, które w drodze do celu pozwalają mi uprzątnąć przeszkody, jest bardzo ważnym argumentem na rzecz podmiotowości człowieka. Wczoraj słyszeliśmy bardzo interesujący wykład z psychoanaliz, prawda? No, ja nie odrzucam tezy, że przecież są nieświadome procesy psychiczne, które mają wpływ na moje zachowanie i oczywiście ograniczają moją podmiotowość. Ale jeżeli przyjmiemy tą tezę, o której teraz mówię, to ja mogę powiedzieć sobie w ten sposób, no dobrze, skoro ja mam jakiś problem, jakiś kompleks, tylko nawet nie rozumiem, albo objawów swoich nie rozumiem, to ja mogę iść do kolegi Macieja Musiała i poddać się psychoanalizie i to będzie właśnie ten cel etapowy do tego, żeby stać się bardziej podmiotem, żeby moje ograniczenie podmiotowości, żeby coś z tym zrobić. Ja nadal będę ograniczony, ale może w mniejszym. Może w mniejszym stopniu. Mogę zmieniać swoje nawyki w terapii behawioralnej. I w tym sensie człowiek do pewnego oczywiście stopnia jest autorem swojej podmiotowości. O ile realizuje zadania i o ile te zadania mają co ukierunkowane na pokonywanie przeszkód czy pokonywanie ograniczeń zarówno podmiotowości wewnętrznej, jak i podmiotowości zewnętrznej. To podejście zadaniowe do człowieka pozwala mi na przykład organizować całe programy terapeutyczne. Bo czym jest zaburzenie psychiczne, albo czym jest w ogóle choroba? Jest ograniczenie podmiotowości człowieka, jakakolwiek. No a terapia jest próbą pokonania tych ograniczeń. Oczywiście czasem jest to tak trudne, że wydaje się niemożliwe, no ale wtedy musi się pojawić taki pomysł, w takim razie jak bardzo muszę rozbić cele terapii na zadania cząstkowe tak, żeby każdy cel z osobna był możliwy do zrealizowania i tak, żeby suma tych celów doprowadziła do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Ja się tu zawahałem mówiąc suma celów, bo to właśnie to jest właśnie ta pozostałość tego paradygmatu deterministycznego, nie suma celów. Jak się odpowiednio sformułuje kolejne zadania, to suma, to efekt tego jest większy niż suma tych zadań, prawda? Bo każdy z osobna może być banalny, ale to, co osiągniemy na końcu, właśnie stanowi o czymś, o czym mówimy o podmiotowości człowieka, jest jakościowo zupełnie czymś innym niż kolejne kroki, które wykonywaliśmy. I teraz, proszę Państwa, jeszcze chciałbym, skoro wspomniałem o terapii, a bliskie pojęcie terapii to jest rozwój, celem terapii przecież rozwój, to w swojej pracy na przykład wyznaczam takie konkretne wymiary rozwoju podmiotowości, które też są kryteriami weryfikacji efektywności procesów rozwojowych, czy procesów terapeutycznych. A więc pięć jest ode mnie, pięć takich wymiarów. Wymiarów rozwoju, czy aspektów rozwoju podmiotowości. To jest rozwój wiedzy o sobie samym jako potencjalnym podmiocie. Zdolnym do autonomii, samodzielnego działania, do pokonywania ograniczeń podmiotowości. To jest także rozwój wiedzy o świecie oraz rozwój umiejętności wykorzystywania tej wiedzy. Wykorzystywania do interpretowania zjawisk w świecie. Czy wreszcie rozwój zdolności do aktywności zadaniowej. To nie musi być oczywiste, nie każdy z nas musi definiować życie jako zadanie czy zadania. Ale można dać taką propozycję. A nawet ją trenować. Ja w swoim życiu przeprowadziłem niezliczoną właśnie w tej chwili warsztatów treningu aktywności zadaniowej. I taki trening
najczęściej kończyliśmy realizacją zadania, które na początku był zgłaszany jako niemożliwy do zrealizowania. Tak? Oczywiście niekoniecznie trzeba było fizycznie zrealizować cel, ale doprowadzić do takiego omówienia programu realizacji celu, gdzie wszyscy uczestnicy uznali, że każdy krok z osobna jest możliwy do zrealizowania. Tak? Z pacjentami też często tak robię. Ten czwarty wymiar rozwoju osobowości to rozwój kompetencji i sprawności. No, mamy się uczyć najlepiej przez całe życie. Czy wreszcie rozwój ku wartościom i ideałom? To jest chyba najtrudniejszy pedagogicznie i psychologicznie do zrealizowania cel. A więc człowiek, jeśli chce być bardziej podmiotem, chce mieć motywy do tego, aby cele, żeby w ogóle formułować zadania, formułować cele, no, musi włożyć nawet pewien wysiłek, albo przynajmniej zadawać sobie takie pytanie o ideały i o wartości. Nawet jeżeli je do końca nie zdefiniujemy, znowu nawiązuję do wczorajszego dnia, to nawet nie do końca zdefiniowane ideały, chociażby takie ideą na przykład rodzicielstwa, macierzyństwa, tak, czy ideą patriotyzmu, przecież może być podstawą do formułowania zadań. Niezależnie od tego, czy moja definicja tych ideałów zadowoli metodologów nauki. No i reasumując, proszę Państwa, chciałbym tutaj sformułować tą tezę, że człowiek może być podmiotem. Podmiotowość jest zadaniem. Podmiotowość jest potencjalną możliwością. Natomiast nikt z nas się nie rodzi podmiotem. My możemy wykonać pewną drogę ku podmiotowości. I ją nawet oceniać w świetle tych pięciu aspektów, które tutaj zaproponowałem. No a dzięki temu będziemy wyzwoleni nawet od tych aspektów psychologicznych, które do dzisiaj psychologia nazywa determinantami naszego zachowania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu doktorze, za podziękowania organizatorów. Bardzo gorąco zapraszam do nas.